kiedy wybuchł strajk w sierpniu, ja byłem uczniem szkoły licealnej ELO numer 1 w Gdańsku. 100-200 metrów od tej słynnej bramy numer 2, przy której działa się historia, z której przemawiał Wałęsa. Uczono nas w szkole, była to szkoła zakłamana, uczono nas, że wszyscy powinni myśleć tak samo. Właściwie łamano nam jakieś kręgosłupy i zmuszano nas do jednej interpretacji dziejów świata, historii Polski. Natomiast nagle okazało się, że można inaczej, że są ludzie, którzy się przeciwko temu buntują. I to chyba był fenomen tego strajku i tych 21 postulatów, że tam na pierwszym miejscu jest ten postulat wolnościowy, czyli że chcemy prawa do zrzeszania się, czyli no podstawowego prawa człowieka. Wtedy rzeczywiście wszyscy byliśmy razem. Inteligencja połączyła się z robotnikami, wkrótce dołączyli studenci, którzy zaczęli walczyć o swój z kolei niezależny związek studentów NZS. I po jakimś czasie dołączyli też uczniowie. Zaczęliśmy tworzyć taką własną, prawdziwą, obywatelską społeczność. Nie ma społeczeństwa idealnego, to byłaby wyspa zwana utopią. Teraz w wolnej Polsce, kiedy powinniśmy być lepiej rządzeni, mądrzej rządzeni, jest 2 razy tyle etatów w administracji niż w tamtym czasie. Przepisy są po to, żeby ułatwiać nam życie. Niestety, jak się okazuje, są po to, żeby nam utrudniać. Więc ja uważam, że ten 22 postulat nowy powinien być za odchudzeniem radykalnym administracji.